Witam Państwa w salonie autorów IPN w ramach programu internetowych spotkań autorskich Targów Książki Historycznej, a jest ze mną pan dr Robert Spałek, autor książki na licencji Moskwy wokół Gomułki Bermana i innych. Panie doktorze, jak się kształtowała ta władza, która potem ten okres władzy, coś co się złożyło na to, co się później nazywało PRL-em? Na ten rodzaj państwa. Bo zaraz przejdziemy do tego, czy to było państwo suwerenne, czy niesuwerenne. To jest sprawa bardzo złożona. Jak to powiedzieć w skrócie? Środowisko komunistów było grupą bardzo niejednorodną, bardzo podzieloną. To byli ludzie, którzy mieli często osobne, sprzeczne wewnętrznie interesy. Między tymi ludźmi toczyły się wojny podjazdowe, nienawiści. No i to wszystko było takim podglebiem sytuacji politycznej, która, kiedy czytamy o początkach Polski Ludowej, często nam umyka. Bo tak naprawdę w takiej uproszczonej, prawidłowej, ale uproszczonej wizji początków Polski Ludowej, no, mówiąc nieprawidłowo PRL, ale ten skrót się przyjęło używać, chociaż faktycznie on obowiązywał od 1952 roku. Więc często mówi się, że była grupa komunistów tych moskiewskich, którzy przyjechali do Polski w tych szarych szynelach i była grupa komunistów krajowych, tak? No i że tutaj grupa Gomułki, tam grupa Bermana i że oni między sobą się wspierali. Tak naprawdę różnice między nimi są przedstawiane bardzo często jako minimalne, sprowadzane do walki o władzę i ewentualnie do problemu, którą z tych grup poparł Stalin. I to wszystko jest prawda. Tylko że to jest nie do końca prawda. Tak jak piszę w książce, te wszystkie, tę całą naszą wiedzę musimy poszerzać o aneksy. Mianowicie to, co się działo w Związku Sowieckim, to, co się działo od co najmniej 1943 roku w grupie, która była w Moskwie, no to jest cała epopeja konfliktów, cała historia, która pokazuje, jak Stalin początkowo wcale nie chciał tego, żeby to byli członkowie KPP, stali się jego taką ostoją, grupą, na którą on postanowił postawić, zaufać im. Początkowo szukał wśród kręgu Wandy Wasilewskiej, tak? Osoby przecież rodzinnie związanej z zupełnie inną grupą, z marszałkiem Piłsudskim, z socjalistami. Sama Wanda Wasilewska początkowo, chociaż była skrajną socjalistką, to jednak była wysoko postawioną działaczką PPS-u. Komuniści zawsze patrzyli na nią jako na takie ciało obce, a przecież Stalin próbował na nią postawić. Dlaczego? Dlatego, bo nie ufał PPR-owcom, którzy byli tym narybkiem, tą grupą, która wyszła z komunistycznej partii Polski, którą Stalin przecież uważał za partię zdrady. Tam pojawia się postać Berlinga i ludzi, którzy dookoła niego tworzyli kolejną grupę. Ludzi, którzy myśleli, że może po wejściu Armii Czerwonej do Polski władzę nad tą nową Polską obejmie jakaś grupa partyjna, ale umocowana przede wszystkim w wojsku. Coś na kształt może, przecież bardzo silne były te refleksy cały czas z II Rzeczpospolitą, więc coś na kształt nowej takiej paradyktatury wojskowo-komunistycznej. I ta grupa, która się skupiła wokół Bermana, to powiedzmy taka kominternowska, powiązana, wszystkie te grupy były powiązane z różnego rodzaju służbami sowieckimi, ale ta była najbliżej związana z kominternem. Tak naprawdę na początku miała najmniejsze szanse, tak? Tak przynajmniej dzisiaj można to oceniać. I dopiero rozgrywka między tymi wszystkimi grupami, która się złączyła razem z obsesją Stalina do tego, żeby czyścić sobie nieustannie
kadry podległych mu komunistów, żeby oni byli no, coraz bardziej posłuszni, coraz bardziej, żeby to wykonawstwo było na zasadzie akcja-reakcja. I dopiero po różnych walkach, mandrach doszło do tego, że w roku 1948 uformowała się tutaj w Polsce Ludowej nad Wisłą grupa, w uproszczeniu mówiąc, ten triumvirat, taki Berman, Bierut i ich pomocnik Minc, i no, na te kilka, około 8 lat, oni objęli, można powiedzieć, taką bezwzględną władzę w Polsce Ludowej. W każdym razie nie mieliśmy tutaj takiego no, jednowładztwa komunistycznego. Była grupa trzech osób, która rzeczywiście decydowała no, niemalże o wszystkim. Tam, gdzie Stalin i partia sowiecka nie miała nic do powiedzenia, jakby nie miała swoich interesów, tam rzeczywiście zdanie tych trzech ludzi decydowało o wszystkim. Odwołam się do tego, co pan doktor wcześniej powiedział, to znaczy do faktu, że Stalin nie chciał opierać władzy w Polsce po 1945 roku o działaczy KPP i później PPR-u. Dlaczego? Z czego to wynikało? Z czego wynikała jego nieufność czy niechęć do tej grupy ludzi? My dzisiaj patrzymy na to z perspektywy naszej wiedzy, doświadczenia i często przyjmujemy taką logiczną wizję, że Stalin od początku zakładał, że władzę w powojennej Polsce obejmą komuniści i widzimy to liniowo. Tymczasem przecież bardzo długo Stalin się wahał. Widać to również po reakcjach na przykład Gomułki w kraju, który długo naprawdę, przez długi czas naprawdę uważał, że powojenna sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, że komuniści będą musieli dogadywać się z jakimiś grupami, w cudzysłowie błędnie, ale nazwijmy to londyńskimi czy prolondyńskimi, i że komuniści przez jakiś czas będą stanowili tam jedynie mniejszość wpływową, ale mniejszość. Wiemy z lektur, z wielu przekazów, że również historyków rosyjskich, że rzeczywiście w tym pierwszym okresie po końcu wojny albo w okresie kończenia się wojny, Stalin rzeczywiście, no tak jak to on wyczekiwał na znalezienie najlepszej opcji. A dlaczego nie ufał komunistom polskim? Polskim też to jest pojęcie względne, ale no tak się przyjęło to ogólnie nazywać. No po pierwsze on miał jakąś taką charakterologiczną fobię, niechęć do Polaków. Po drugie, no przede wszystkim to wynikało z jego doświadczenia. Nie jesteśmy w stanie, co oczywiście na ten temat opracowania, ale co historyk, to zdanie, i nie jesteśmy w stanie wniknąć w to, co on rzeczywiście sądził na temat przeżarcia Komunistycznej Partii Polski agenturą piłsudczykowską i inną, no ale on był przekonany, że Polacy, polscy komuniści byli ludźmi, którym nie można ufać. No to oczywiście on prawie nikomu nie ufał, to jest jeszcze inna rzecz, no ale w każdym razie wydaje się, że Stalin po prostu wyczekiwał. Jeszcze jedna rzecz. Proszę zobaczyć, że on w końcu zaufał Gomułce. Tak, znaczy zaufał, przyzwolił, obserwował go. A przecież Gomułka był człowiekiem, który mu wyskoczył znikąd, tak? Jak z terenów Związku Sowieckiego w 1942, potem jeszcze w 1943 wysyłano grupy komunistów przeszkolonych, czy to przez Kominter, czy przez NKWD, czasami łącznie przez te dwa ośrodki. To przecież założenie było takie, że wszyscy najważniejsi działacze, aktywni, którzy będą powodować, że ta partia w kraju będzie pączkowała, że to wszystko będą ludzie wyszkoleni na ziemi sowieckiej. Tymczasem dosyć szybko, po roku, dwóch, okazało się, że tak naprawdę na czele PPR-u nie ma już nikogo, kto byłby wyszkolony bezpośrednio w Moskwie, w tamtym okresie wojennym. Doszło do tego, a to na skutek wewnętrznych walk, mordów, czy też
wskutek aresztowań przez Niemców. I na czele partii stanął Gomułka i proszę zobaczyć, że mimo to, że Stalin go nie znał, że nie znano tego Gomułki w Moskwie, mimo że on Moskwie początkowo nie pasował, bo był człowiekiem porywczym, był człowiekiem namolnym, Stalin nie za bardzo potrafił się z nim dogadać, ale jednak przecież cała sytuacja w Polsce wyglądała w ten sposób, że ten Gomułka po 1944 roku miał dosyć mocną pozycję w partii. On zresztą stworzył taki nimb i to trochę rezonowało wśród klasy robotniczej, jak to wtedy mówiono. Stworzył taki nimb polskiego komunisty i Stalin na to przyzwolił. Chociaż miał przecież czy Bieruta, czy Bermana, ludzi, którym również nie do końca ufał, ale na pewno ufał im bardziej, byli oni bardziej dyspozycyjni. Ich mentalność była dużo bliższa mentalności Stalina i Sowietów, bo to byli ludzie, którzy wiele lat przepracowali jako funkcjonariusze Kominternu. Ale po prostu Stalin czekał na rozwój sytuacji. No i poczekano do 1947, do momentu, kiedy Gomułka już, że tak powiem, zaczął za bardzo podskakiwać i w ciągu roku Stalin dokonał takiej zmiany, która była mu najbliższa. Natomiast on tak naprawdę, kiedy był rok 1942-1943, no rzeczywiście tym komunistom nie ufał, no bo niby dlaczego miał im ufać? No tak, w tle była sprawa Mizenmachera, o czym jeszcze być może służby sowieckie nie wiedziały, acz mogły sobie zdawać sprawę. Mówię to o przedwojennym agencie dwójki polskiej defensywy. Ja odsyłam Państwa do książki pana doktora Roberta Spałka. Mam nadzieję, że Państwa zachęciliśmy do lektury. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim rozmówcą był pan doktor Robert Spałek, autor książki na licencji Moskwy wokół Bermana, Gomułki i innych. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dziękuję, do widzenia.